Ze względu na pandemię w 2020 roku nie odbył się koncert zespołu tańca estradowego Blues, funkcjonującego od wielu lat w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Mimo wszystko formacja postanowiła zaprezentować swoim rodzinom i mieszkańcom gminy swoją działalność w sieci. Pierwsza grupa wystąpiła końcem grudnia. Kolejny koncert zaplanowano na 30 stycznia. Dzięki koncertom online członkowie sędziszowskiego zespołu Blues mają szansę zaprezentować swoje pasje i talenty szerszemu gronu. Występ ma już za sobą jedna z grup działających w formacji. Końcem stycznia na scenie wystąpią kolejne z nich. Tym razem kolejne grupy starsze plus taka mała niespodzianka, bo grupa Lady Dance również szykuje się do występu. Chyba najbardziej zestresowana z tych grup. W dalszych propozycjach będą oczywiście młodsze grupy, które niedługo będę też musiała przygotować. Koncerty zespołu transmitowane są na kanale YouTube Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Koncerty tak, są wspólne z Art Music Media. Współpraca układa nam się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że przy kolejnych koncertach również przebiegnie bez problemu. Instruktor i choreograf zespołu Edyta Winkowska zdradza, że w planie są jeszcze 4 koncerty online. A co później? 2, jeśli uda nam się zrobić już przy pełnej publiczności, to będzie super. Jeśli nie, to 5 byśmy zrobili pewnie jeszcze online, a 6 już bym chciała taki koncert podsumowujący ze wszystkimi grupami. Mam nadzieję, że koło czerwca, lipca może nam się to uda. Koncerty są realizowane dzięki środkom z Funduszu Wsparcia Kultury. Przypominamy, kolejny koncert zespołu Blues już 30 stycznia. Transmisja na kanale YouTube Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Start godzina 15:00.